Dzień dobry Państwu, Jan Bodakowski, Jacek Łazarski, Krzysztof Dzierżanowski, prosto z Ciechan na Fox, ale jesteśmy uzbrojeni. Po zęby. Po zęby będziemy wspierać w walce z islamem dzielny naród belgijski. Żeby było jasne, w naszych rękach nie jest plastelina, tylko kreda, bo to jest to... Jest to też trotyl. Jest to podobno najlepsza broń Belgów w walce z islamskimi terrorystami. Podobno po tym, jak islamscy terroryści dowiedzieli się o tym, że Belgowie wykorzystują kredę, kilku z nich umarło ze śmiechu i w ten sposób wyeliminowano jedną z siatek terrorystycznych. A ja tak do końca się tutaj z tymi prześmiewczymi tonami nie zgadzam, no bo oczywiście, że nie chodzi tu o żadną walkę z terroryzmem, tylko jakieś tam danie wyrazu swojej solidarności, współczucia i tak dalej. No i co, no, jeśli akurat ci ludzie mają taką wewnętrzną potrzebę, to niech. Czy chodzi, ja powiem ci, o co chodzi. Chodzi o to, że wszyscy oczekiwaliby od Belgów deklaracji nienawiści wszystkich muzułmanów. W związku spalenia, spalenia paru dzielnic islamskich. Przechodząc właśnie do clou, czy my nie jesteśmy już odmienni kulturowo od narodów Europy Zachodniej przeartych pacyfizmem, jesteśmy. Polityczną jesteśmy. Poprawnością? Jesteśmy, jeśli spojrzymy na narody Europy Zachodniej i na narody islamskie, to my jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi między jednymi a drugimi. Tak. Tak po środku. Mentalnie, cywilizacyjnie, kulturowo, jeśli chodzi o stan rozwoju. I pięknie to wygląda w głosie na przykład w Parlamencie Europejskim, gdzie kraje Europy Środkowej i w końcu pani Beata Szydło dołączyła do tego głosu, że my z tymi islamistami nie chcemy się bawić na tych zasadach, które są nam dyktowane przez Angelę Merkel i spółkę. No. Tak, tylko to znaczy, to jest w ogóle takie patrzenie na sprawę bardzo po łebkach, bo sprawy imigrantów islamskich należałoby spojrzeć z perspektywy kilkudziesięciu lat i co oni tam tej zachodniej Europie zrobili dobrego i złego. I pewnie okazałoby się, że bilans wcale nie jest tak straszny. My jesteśmy w zupełnie innej pozycji. Nam ci imigranci są mniej potrzebni, ponieważ no, tam to są bogate narody. Narody właścicieli, przedsiębiorców, którzy potrzebowały taniej siły roboczej, potrzebowały tych imigrantów do konkretnych potrzeb gospodarczych. To, że część z tych imigrantów to byli muzułmanie, to kilkadziesiąt lat temu nie miało większego znaczenia, bo muzułmanie mniej więcej tak samo się zachowywali jak, nie wiem, buddyści, hinduiści czy jeszcze czy inni. Nie było tego zjawiska. Teraz nagle okazało się, że no, to jest problem. Panowie, ja usłyszałem właśnie, wydaje mi się, ciekawą teorię, po prostu, że to kolejne pokolenia tych migrantów się radykalizują i być może będziemy mieli ten sam problem z Czeczenami, którzy w tej chwili, my przyjęliśmy dosyć duże grono Czeczenów prawie Rosji. Prawie wszyscy wyjechali tam, 90 iluś tysięcy, którzy u nas byli, zostało chyba niecałe 5. Czeczeńcy od nas wyjechali. Niewątpliwie my nie możemy powtórzyć tego samego błędu i wprowadzić do siebie imigrantów. Tak jak kolega zaznaczył, nie ma u nas kolega? Kolega Jacek zaznaczył kolego Krzysztofie, że nie mamy potrzeb ekonomicznych do zatrudnienia imigrantów, więc oni nam są tutaj jako tania siła robocza niepotrzebni, a wręcz byłoby to szkodliwe dla naszej gospodarki, bo my musimy się industrializować, a nie iść tanią siłę roboczą. Znaczy ja bym wolał, szczerze mówiąc, żebyśmy się stali narodem właścicieli, narodem bogatym. Ale to mają na, dla nas teraz pracować roboty, a nie tania siła robocza, bo już... Nie chciałbyś mieć służącego? Z powodów ekonomicznych interesu gospodarczego Polski jest ważniejsze to, żebyśmy mieli nowoczesne przestępstwo. Jakieś dwie młode Wietnamki zatrudnić. Nie chciałbyś sobie tajki zatrudnić, tak? Na pół etatu choć. Natomiast no, wolałbym, żeby nie były to muzułmanki, szachitki, które będą bardzo rozrywkowe. Słuchajcie, ale wracając do kluczy, do tych zamachów w Brukseli, gdzie podobno zginęło 34 osoby, 200 zostało rannych. Ciekawą teorię wysnuła niejaka pewna publicystka, dziennikarka, która mieszka tam w Brukseli, Dominika Kosic, że te zamachy były wynikiem złamania porozumienia pomiędzy państwem islamskim. Bojownikami z państwa islamskiego żyjącymi w Belgii, a państwem belgijskim. Otóż państwo belgijskie pod wpływem służb francuskich zaczęło trzepać, w cudzysłowie, robić naloty
na tych aktywistów z państwa islamskiego mieszkających w Brukseli i w ramach retorsji oni przeprowadzili ten szereg zamachów, co wydaje się ma to ręce i nogi, ta teoria. No to nawet można powiedzieć, że jest to teoria granicząca z pewnością, no przecież te zamachy miały miejsce tuż po zatrzymaniu jednego z organizatorów zamachów we Francji. Pytanie, no jaki tam był scenariusz, czy była to po prostu zemsta, czy było to na tej zasadzie, że były przygotowywane zamachy, być może na szerszą skalę, być może gdzie indziej, być może o większej sile rażenia. Natomiast po aresztowaniu Abdeslama ci terroryści stwierdzili, że facet może zacząć sypać, trzeba więc zorganizować te zamachy szybko, gdziekolwiek, nawet w pośpiechu, no bo potem może już być za późno i taki był efekt. Także to na pewno miało wpływ to, że tam do tych dzielnic islamskich wkroczyły wreszcie siły belgijskie, zaczęły tam, jak powiedziałeś, trzepać te do tej pory enklawy zupełnie niepokojone. No zresztą sam fakt, ile broni zatrzymano już przy pierwszym takim wjeździe tam sił specjalnych belgijskich, ile wywieziono stamtąd sprzętu, robi wrażenie, także no to są rzeczywiście takie no, mateczniki w lęgarni tego ruchu islamskiego. Są dwie sprawy, o których my powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, z pewną ostrożnością powinniśmy mówić o państwie belgijskim, bo jednak to są dwa państwa, które nawet w kwestii policji, tam są dwie różne policje. W sumie trzy, które nie współpracują, są odrębne wydziały, nie wiem, terroru kryminalnego, walońska i ta druga, jeszcze flamandzka i trzecia, i jeszcze trzecia działa w samej Brukseli. Więc te działania są nieskoordynowane, co na pewno sprzyjało różnym terrorystom do tego, żeby, bo jak nie ma jednej służby, która by to kontrolowała, tylko są trzy niewspółpracujące ze sobą, to jest w pewnym stopniu łatwiej. Na pewno mógł istnieć takie porozumienie między władzami, dość rozsądne, że tolerujemy pewną społeczność i ta społeczność za to nie organizuje nam żadnych zamachów, jeżeli się jesteśmy słabym państwem. No jeżeli spojrzymy na historię tutaj współpracy krajów europejskich z różnymi terrorystycznymi ugrupowaniami, to jest ona bardzo szeroka i bardzo, bardzo bogata. Kraje, które dzisiaj bardzo potępiają działalność terrorystyczną, mają szeroką historię współpracy. Różne kraje, służby przede wszystkim tych krajów, w różnych okresach czasu dogadywały się z najróżniejszymi organizacjami terrorystycznymi. Ja już nie mówię o sytuacji takiej, kiedy to była walka dwóch bloków i na przykład blok wschodni, głównie Rosjanie, ale my też finansowaliśmy organizacje terrorystyczne. Jako podlegli Sowietom. Ale też okazuje się, że kraje takie jak na przykład Szwecja dogadywała się z różnymi organizacjami terrorystycznymi na zasadzie my was nie niepokoimy, a nawet lekko wspieramy, ale z daleka od nas. Więc takie ciche porozumienia mają bardzo bogatą historię i na pewno trwają do dnia dzisiejszego. A co do ta słabość Belgii, o której mówiłem, instytucjonalna, sprzyja także organizacji zamachów, bo te zamachy, powiedzmy sobie szczerze, nie są organizowane, bo tam Belgowie im podpadli, tylko dlatego, że państwo islamskie potrzebuje jakichś efektownych zamachów, a o wiele trudniej jest taki zamach zorganizować w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, a o wiele łatwiej jest zorganizować w Belgii. W Polsce nie miałoby sensu, bo tam by się nikt nie przejął, że tam wysadzili jakichś Polaków. Ale Belgia, tutaj Unia Europejska, NATO, kamery, dużo dziennikarzy i to robi wrażenie. I o tym no też powinniśmy pamiętać. Myślę, Jacku, że teraz wychodzi z takiego trywialnego założenia, że jak widzimy trzech ludzi o odmiennej karnacji skóry u nas w Polsce, no to oni się rzucają w oczy. No też, no, tam nie rzucają, tam obsługa na przykład lotniska jest w dużej mierze złożona właśnie z osób o najróżniejszej karnacji. W związku z tym to, że oni tam pod samolotnisko na przykład podjeżdżają, nie wchodząc już może w tą strefę najbardziej strzeżoną, nie wzbudza niczyjego zdziwienia. Natomiast co do samych celów tych zamachów, no bo generalnie jeśli chodzi o
terroryzm, to istnieje taka polityka międzynarodowa niepisana, że nie wchodzimy specjalnie w jakieś ideowe przesłanki terrorystów, żeby ich nie propagować. Znaczy, no, człowiek, żeby popełnił akt samobójstwa tak naprawdę, musi mieć naprawdę jakieś, przynajmniej w swoim wewnętrznym przekonaniu, istotne powody. Musi być naprawdę zdesperowany, musi mieć jakieś idee, za które chce umrzeć. Tak? Świat wychodzi z założenia, że nie należy tego specjalnie rozdrapywać, bo w ten sposób będziemy propagować te ideje, o którym terrorystom chodzi. Czyli terroryści tak naprawdę osiągną swój cel. Natomiast no, my jako media nie mainstreamowe możemy troszeczkę tutaj w te kwestie, myślę, wniknąć i pospekulować. Ja myślę, że jednym z celów tych zamachowców, a przynajmniej zleceniodawców, czyli tej czapki, która nad nimi tam jest i kieruje, jest spolaryzowanie społeczeństw właśnie zachodnioeuropejskich i przeciągnięcie na swoją stronę znacznie większej ilości samych muzułmanów. Bo powiedzmy sobie szczerze, no w tej chwili wśród samych muzułmanów żyjących na zachodzie Europy popularność takiego twardego islamistycznego nurtu to jest w granicach 5%, tak się szacuje. Jedno z... Jacku, to myślę, że to jest temat rzeka, komu zależy na radykalizacji nastrojów. Bo to... No ale to od tego chyba znaczy, wszystko nie, się nie bierze i nad tym właśnie powinniśmy się zastanawiać. Istnieją cele kramowe. Państwo islamskie tworzy swoje struktury w Iraku i Lewancie i potrzebuje wsparcia diaspory muzułmańskiej na całym świecie, przynajmniej tej radykalnej. I dlatego musi wykazywać swoją jakąś aktywność i nagłaśniać, bo to, co się dzieje w Iraku i Lewancie, po prostu nie ma tam żadnych dziennikarzy, nikt tego nie pokazuje. No oni sami to pokazują, ale... Zresztą dla mnie w ogóle jest to przedziwne i świadczy o tym sposób pokazywania tego, co tam się dzieje, że być może całe to państwo islamskie jest sterowane przez zupełnie inne siły zewnętrzne, którym zależy na właśnie pokazaniu islamu w ten, a nie inny sposób. No, ja już to wielokrotnie mówiłem, istniało w ciągu ostatnich 100 lat wiele państw, wiele reżimów bardzo zbrodniczych, ale wszystkie one raczej swoją zbrodniczość maskowały przed światem, raczej starały się ją ukrywać. Tymczasem państwo islamskie robi coś dokładnie odwrotnego. Epatuje tak, pokazuje, proszę bardzo. Zmieniła się kultura. Zażynamy ludzi, ucinamy głowy, nasadzamy na ogrodzenie głowy naszych wrogów. Ale musisz pamiętać o jednym, że ten przekaz nie jest skierowany do starszych ludzi, tylko jest kierowany do młodych ludzi, którzy się wychowali na grach komputerowych i dla których taka forma narracji, brutalizacji, desentyzacji to się nazywa ale fachowo. Ale przekaz do ludzi których? No właśnie, do jakich ludzi? Młodych. Dla mnie jest to ale dla jest młodych zachodnioeuropejczyków, czy dla ludzi z pochodzących z tego kręgu muzułmańskiego? Jest to przekaz na zasadzie, islam jest zbrodniczą ideologią, muzułmanie to praktycznie zwierzęta, to są ludzie, z którymi nie należy rozmawiać. Bo jesteś już człowiekiem, już anachroniczny. Należy do nich strzelać. Nie grasz w gry komputerowe. Moim zdaniem to nie samym islamistom zależy na takim wywołaniu takiego efektu, a no właśnie, pytanie komu? I tutaj można by się nad kilkoma ośrodkami zewnętrznymi. Panowie, ja się trochę boję, ponieważ to jest oczywiście temat rzeka. Może byśmy przeszli do następnego tematu i tutaj kilka słów może podsumować. Ostatnie moje stwierdzenie. Taka forma narracji jest doskonałą formą narracji w stosunku do młodych ludzi sfrustrowanych, którzy grają w gry komputerowe, czyli do młodych mężczyzn. Odpowiada na ich potrzeby i to pokazuje, że ISIS wykorzystuje narrację, nie jest anachroniczny, wykorzystuje najnowszą narrację taką ale jakich młodych ludzi wyznających islam czy europejczyków? Nie, tych, którzy są... Uważasz, że młodzi Polacy grający w gry komputerowe nagle tak, stwierdzą... Ja powiem, że ci, którzy... Bo to nie chodzi o to, żeby całe pokolenia... Rzeczywiście było takich kilku, ale tylko chyba dwóch czy trzech. Tylko dojść do tych, którzy są sfrustrowani, źli, nie widzą sensu życia i tutaj się daje im nowy sens życia w bardzo popkulturowej, kolorowej... No to Janku, ja się z tobą nie zgodzę. Trudno jest mi wniknąć w psychikę tych terrorystów, w ogóle świat islamski, ale prędzej bym jednak stawiał na to, że ten przekaz jest skierowany do muzułmanów,
którzy żyją tam na tym Bliskim Wschodzie, albo nawet tych sfrustrowanych potomków, odrywanych kulturowo właśnie tych imigrantów muzułmańskich. Ja mam trochę inne zdanie. Uważam, że ten przekaz jest skierowany właśnie do Europejczyków, ale ma na celu raczej pokazanie islamu jako taką religię zła i nienawiści. I pokazanie, że no ze światem muzułmańskim nie należy tutaj rozmawiać, tylko raczej do niego strzelać. Natomiast skończę jeszcze tą myśl, o której zacząłem, że celem z kolei państwa islamskiego może być ta polaryzacja stanowisk i tu bardzo ważne znaczenie ma reakcja Europy. Dlatego ja jestem ostrożny przed taką reakcją na zasadzie tej, o której tutaj mówiliście na początku, nienawiści do wszystkich muzułmanów, bo być może właśnie o to im chodzi, że jeżeli teraz popiera ich w granicach 5% muzułmanów, to w momencie, kiedy ta niemuzułmańska Europa zareaguje aktami odwetu, nienawiści, jakiegoś wykluczenia w stosunku do muzułmanów, to te skrajne organizacje terrorystyczne, islamistyczne nagle wśród samych muzułmanów zaczną mieć coraz większy poparcie. To też jest słuszne, ale ja ci powiem jeszcze jedno. Nasze doświadczenie spod ambasady belgijskiej, gdzie ty nagrywałeś wywiady, ja nagrywałem wywiady, wszystko filmował. W różnych porach, ale chyba i zobacz, przekaz okrucieństwa, który miał zasiać niechęć do muzułmanów, w ogóle nie do niektórych ludzi w Polsce w ogóle nie trafia. Jak się posłuchało tych naszych rozmówców, to niestety można odnieść wrażenie, że oni w ogóle nie mają jakiegokolwiek negatywnego stosunku do islamu, będą przyjmować muzułmanów z otwartymi rękami, niezależnie co ci muzułmani pokazali w tym internecie, to i tak w to absolutnie nie przyjmą do wiadomości, bo i w telewizorze powiedzieli, że nie może. Ta sprawa jest trochę złożona, bo jeśli spojrzymy na Belgię z kolei, to co się dzieje na naszym polskim podwórku, na przykład, panowie? Na przykład na naszym polskim podwórku uważam, że dzieje się rzecz dosyć ważna, ponieważ ciekawą dyskusję. Ponieważ ruszył proces Amber Gold. Amber Gold, który oszukał 19 tysięcy Polaków, ukradł 850 milionów złotych. Firma działała przez 3 lata, 2009-2012. Widzę, wykułeś to. Powtarzałem się przez całą noc, żeby wyszło płynnie. I no słuchajcie, no to jest właśnie pytanie, czy przyjmujemy wersję numer jeden, że znalazł się jeden spryciarz, który wszystkich wyrolował instytucje państwowe, samorządowe, ludzi i tak dalej, czy to jednak jest grubsza sprawa, czyli mówiąc wprost, czy to nie jest mafia, jak mówi publicysta Stanisław Janecki, Układ Pomorski. Ja podejrzewam, że pewnie wersja numer dwa jest bliższa prawdy, znaczy większość tych afer tak zwanej III Rzeczypospolitej, miało mniej więcej ten sam scenariusz, że były to jakieś układy, no czy je nazwać mafijne, czy pseudomafijne, ale w każdym razie jakiś układ ludzi częściowo wywodzących się ze służb specjalnych, częściowo z tego świadka. Jacku, no nie bójmy się dużych słów. No, czym zdefiniujemy mafię, układ mafijny? Związek polityków i przestępczości. Natomiast u nas to nie zawsze był związek sensu stricte polityków. Czasami był to związek osób wywodzących się właśnie głównie ze służb, którym wystarczyło to, że na tych polityków mieli w swoich szafach odpowiednie baty i trzymali ich w ryzach, żeby przypadkiem ich działalności przestępczej zbytnio ci politycy nie próbowali ukrócić. A co to za zmienia? Znaczy, to jest pozytywna wersja wydarzeń, bo by to znaczyło, że po prostu jak odsuniemy tych polityków, to przyjdą jacyś uczciwi i będzie okej. Okay. Natomiast ja się obawiam, że to jest taka pomieszana wersja. Z jednej strony oczywiście jakieś związki tam z politykami były, bo nie przypomnijmy sobie, że w tych spółkach zależnych od Amber Gold to tam syn Donalda. Tak, to najciekawsze było, że Amber Gold na samym początku miało się zajmować inwestowaniem w metale szlachetne. Ale z czasem oni sobie stworzyli OLT Express, czyli linię lotniczą, gdzie zainwestowali zdecydowaną większość tych swoich pieniędzy i tam właśnie zaangażowali syna Donalda Tuska, wydzierżawili port, terminal lotniczy gdański został wydzierżawiony, mimo że jeszcze nie był oddany do użytku. Swoją drogą była to bardzo ciekawa działalność charytatywna, bo oni do tego ciągle dokładali. To bilety były tak tanie, że to nie miało prawa się jakoś spiąć. Ale jest właśnie ciekawa teoria, że to głównie służyło do prania pieniędzy. I tu nie chodzi o te 850 milionów złotych, tylko dużo, dużo więcej, które zostało
przeprane. Pytanie przez kogo? To jest bardzo możliwe, że tak było. Natomiast niewątpliwie też jest to objaw tego, że polskie państwo po prostu nie funkcjonowało. Instytucje powołane do tego, żeby dbać o interes Polaków, po prostu tego nie robiły. Ta Komisja Nadzoru Finansowego informowała prokuraturę o tym, że to jest szemrana spółka i trzeba wziąć ją pod lupę. I prokuratura to miała w dupie po prostu. I to pokazuje, że państwo, które było którym zarządzali politycy Platformy Obywatelskiej, zarządzali po prostu źle, z podstawowych swoich funkcji się nie wywiązywało. Źle, znaczy, to wynika na to, że tam ktoś powinien być posadzony na dupę na długie, długie lata. Tak, i to nie jedna osoba. Albo za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, albo za niedopełnienie obowiązków służbowych, bo jeżeli ktoś po prostu dopuścił do tego, że taka spółka działała na szkodę Polaków, to ja gwarantuję, że w Polsce jest tyle przepisów, że na pewno są jakieś przepisy, które nakazywały mu zadbanie o interes Polaków. No, ktoś powinien posiedzieć w więzieniu. No przede wszystkim o interes swoich klientów, już tam Polaków jako całości, to może bez przesady. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw tego procesu, bo w tej chwili mamy nową władzę. Mamy prokuratora generalnego, który... No, że dzięki temu ten proces ruszył, tą nie? prokuraturę jakoś tam ręcznie mniej lub bardziej steruje. No i zobaczymy. No, oby rzeczywiście udało się tym razem coś ustalić i winni ponieśli faktycznie jakieś tam konsekwencje, co u nas jest raczej rzadkością, a to, że jest to rzadkością, niestety stanowi zachętę dla kolejnych takich cwanych ludzi. To mi się jeszcze podobało, to takie troszeczkę z działu plotek. Tam on ze swoją żoną prowadził ten biznes. Ta żona zaszła w ciąży ze strażnikiem ją pilującym i ma teraz kilkumiesięczne dziecko. Z wychowawcą. Więc no, jakby tak... Całusia była po prostu. Mają teraz kogo wychowywać. A jeszcze do tego na pudełku. Ja ostatnio powiem szczerze, że z coraz większym zainteresowaniem czytam ten serwis. Była informacja o tym, że ona zarobiła, żąda teraz zwrotu pieniędzy, które jej się należały z tytułu wykonanych dla tego Amber Gold prac, między innymi jakieś 4 milionów złotych za projektowanie kostiumów dla stewardess. No tak, widać, że oni tam mają, godziwa jakiś pomysł na przedłużanie tego protestu, tam jakieś zamachy bomby. Zamachy bombowe, wezwanie świadków, na przykład 19 tysięcy świadków, tak. Ciekawą sprawą jest też to, że główny tutaj oskarżony stwierdził, że o ile jawność procesu nie zostanie wyłączona, to nie będzie zeznawał, ma do tego prawo. Więc... Czyli co, spodziewamy się czegoś po tym procesie, czy w ogóle ten proces zostanie doprowadzony do końca i zostanie ktoś skazany poza panem Lichtą? Powiedzmy sobie szczerze, od 25 lat, 25 lat III RP powinno nas nauczyć, że nie powinniśmy się spodziewać niczego dobrego. Natomiast może jest w nas taka cicha nadzieja, że jak się zmieniła władza, może coś się zmieni. We mnie ta nadzieja jest bardzo cicha. No już nie będę wracał do cotygodniowego leitmotivu, że w sferze gospodarczej plus. Mam wrażenie, że jest gorzej niż było. Natomiast w tej sferze, powiedzmy, praworządności, tutaj pewną nadzieję rzeczywiście mam na zmianę na lepsze, ale bardzo cichą. Ja myślę, że jednak Prawo i Sprawiedliwość wie, że ludowi trzeba dostarczyć chleba i igrzysk. Z chlebem może być cieniutko, no ale igrzyska no to są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Za 500 zł, 200 bochenków? Człowieku. A wiesz, że z tymi igrzyskami to też różnie bywa, bo miała wejść na ekrany film Smoleńsk. Jakoś nie wchodzi i chodzą plotki, że się nie spodobał na Nowogrodzkiej prezesowi Kaczyńskiemu ten film. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiem, panowie w końcu jeszcze... A jeszcze kto gra tam Jarosława Kaczyńskiego? Jakiś nieznany. Nieznany, ale podobny. Jeszcze dwa krótkie tematy. Rosjanie wychodzą, nie wychodzą z serii? Już weszli praktycznie. No ale jak oni się tam załadowali w 48 godzin...
weszli. No tam wiadomo, że doradcy, no, że jakieś tam, tam 10 helikopterów określone zostało, siły to nie, zostały. To... Natomiast dla mnie ciekawe jest ta otoczka, bo właściwie Rosjanie wyszli z Syrii nie bardzo wiadomo z jakiego powodu, nie bardzo wiadomo w związku z czym i nawet w samej Rosji tam nie zostało to jakoś mocno wytłumaczone. Jeszcze nie wymyślono. Ale prawdziwy powód jakiś musiał być. I na przykład zastanawiające jest dla mnie, że od pewnego czasu to, co było głównym batem na Rosję, czyli spadek cen ropy, zatrzymał się, a zaczął się ruch w drugą stronę. Ropa od kilku tygodni idzie w górę, a Rosjanie wycofują się z Syrii. Czy nie jest to przypadkiem jakieś porozumienie? Przypadek, nie sądzę. Na wysokim szczeblu, o którym my się nigdy nie dowiemy, w którym to Amerykanie z Rosjanami dogadali się na zasadzie: dobra, my, Amerykanie plus nasi sojusznicy, przestajemy dołować ceny ropy, a wy wychodzicie z Syrii, zostawiacie nam tą wolną rękę. Osobiście ja bym zwrócił uwagę szczególnie tym, którzy roją sobie jakieś tam sojusze Polski z Rosją, że po prostu kwestia tego wyjścia Rosji z Syrii ma zapewne takie podłoże, że po prostu Rosji się skończyły pieniądze na tę operację wojskową i z przyczyn finansowych musiała odejść. No to jest taki półoficjalny. A Amerykanie mają tyle kasy, że mogą tam sobie w kółko bombardować przez najbliższe 10 lat i wyjść nie wyjdą. A jak im się skończy, to sobie dodrukują w tej szczęśliwej sytuacji. Panowie, ja teraz z dobrym słowem potraktujemy Zbigniewa Ziobrę, myślę. Tak, potraktujmy z dobrym słowem Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny. Zawiesił wykonanie kary pana Marcina Falkowskiego, człowieka, który został skazany na podstawie, jak można odnieść wrażenie z wypowiedzi jego adwokatów, innych osób, i z filmów wideo, które są w sieci. Tak, nieprawdziwych zeznań policjantów za udział w demonstracji anty-PO. Wielu z nas miało do czynienia i było świadkami różnych dziwnych zachowań policji, więc łatwo nam w to uwierzyć. Przepraszam, że przerwę, ja przypominam taki, byłem wielokrotnym uczestnikiem Marszu Niepodległości, to był 2011 chyba rok, na placu Politechniki, nas policjanci. I to dziwne, bo my byliśmy, to była grupa ludzi w średnim wieku, nie było żadnych zamaskowanych, żadnych młodych i facet na wózku. Oni przyparli nas do tej ściany, już chyba chcieli zacząć nas pałować. Nie wiem dlaczego, bo ani nic nie krzyczyliśmy, nic nie robiliśmy. I dopiero ten facet na wózku jakoś ich otrzeźwiał. Jakoś my zaczęliśmy krzyczeć, uspokójcie się tamtego. Ten facet na wózku chyba jakoś im przemówił do rozsądku. No. Na nagraniach w YouTubie policjanci pałujący faceta na wózku zdecydowanie źle wyglądają. Czy tak jak kopiący tego człowieka, którego tutaj na zapleczu Pałacu Konstytucji dopadli, który wyszedł akurat do sklepu i został skopany. Ja pamiętam ten jeden z marszów niepodległości, gdzie spalono wóz TVN-u. Właśnie marsz niepodległości się kończył, ja już ewakuowałem się do domu, patrzę, stoi samochód TVN-u, otoczony tłumem policjantów, więc myślę, a jakie fajne zdjęcie wyjdzie tutaj, jak to policja broni TVN. Wyjmuję aparat, chcę robić zdjęcia, a nagle patrzę, że ci wszyscy policjanci się ewakuują, odbiegają 30 metrów i sobie stoją tutaj pod... Twoja prawa ręka jest poza kadrem. Stoją sobie 30 metrów dalej i myślę, o kurczę, chyba zacznie się jakiś dym. No więc tak powoli zacząłem się cofać, a tu z drugiej strony wybiegł jakiś zamaskowany człowiek i na oczach tych policjantów zaczął rozbijać szyby i tam podpalać ten wóz transmisyjny, więc doszedłem do wniosku, że to jest ewidentna już prowokacja i zacznie ją zaraz strzelać na oślep, więc na pewno ja nie chcę zostać męczenników i się ewakuowałem. To takie moje doświadczenie z tego, jak to wyglądało. Miałeś szansę gasić wóz TVN. To robił bohatersko Witold Tumanowicz, który gasił i odganiał tego faceta od tego wozu. Policja oczywiście sobie stała te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów dalej i gapiła się na to, co się dzieje.
Ale moje nawet własne doświadczenie, 2003 rok, demonstracja antyunijna, jestem z transparentem, UE równa się swastyka plus sierpimot i co? I policja mnie aresztuje za propagowanie faszyzmu, mam postępowanie prokuratorskie, no i tracę wiarę w organa państwa polskiego. No dobrze panowie, to idziemy teraz na ulicę wspierać dzielny naród belgijski. Tak. W walce z terroryzmem, ewidentnie. No, zaraz państwo zobaczą, co narysujemy kredkami na ulicy. Różowy dla ciebie, Jacku. O, zrobione. To do widzenia państwu i do zobaczenia za tydzień.